Z nami jest wicestarosta powiatu ząbkowickiego, Mariusz Filarewicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie starosto, powiat ząbkowicki ma na swoim terenie takie miasto jak Ziębice, a miasto takie jak Ziębice ma w swojej biografii postać taką jak Marian Kasprzyk. Czy w związku z tym władze powiatu mają jakiś pomysł na to, aby tę postać odpowiednio, przepraszam za określenie, ale wykorzystać w celach promocyjnych sportu dla młodzieży na terenie powiatu, ale także na przykład wykorzystać promocyjnie jako promocję powiatu poza granicami? Dobre pytanie oczywiście. Marian Kasprzyk jako taka postać już na poły legendarna na pewno w naszym terenie, w Ziębicach szczególnie. Brązowy medalista z Rzymu i złoty medalista z Tokio. Kojarzy się z Ziębicami. To myślę, że jest szansa na to, żeby wykorzystać promocyjnie. My oczywiście tę postać w cudzysłowie wykorzystujemy na razie do celów takich troszkę wychowawczych, ponieważ mogę powiedzieć o takiej jednej sytuacji z ubiegłego roku. Zorganizowaliśmy konkurs Bohater mojego miasta. Chcieliśmy wypromować takie pozytywne osoby, które kojarzą się z Ziębicami i we współpracy z zespołem szkół ponadgimnazjalnych w Ziębicach przeprowadziliśmy taki konkurs. I proszę wierzyć, że na 60 prac kilkanaście było związanych właśnie z Marianem Kasprzykiem. Uczniowie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych prześledzili życiorys, biografię tego sportowca i naprawdę znaleźli w nim bardzo pozytywne cechy. Oczywiście taką postać można też wykorzystać marketingowo i tutaj będziemy wspierać również pomysły miasta. Wiem, że miasto przygotowało taką ścieżkę śladami mieszkańców, słynnych mieszkańców Ziębic i Marian Kasprzyk był tam również ujęty na bardzo ważnym miejscu. To cieszy, tym bardziej, że rzeczywiście jest to postać nie tylko sławna w Ziębicach, w Ząbkowicach, ale w Polsce i na całym świecie. Wiadomo przecież, że złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich to lista nieśmiertelnych, którzy znani są właśnie na całym świecie. W takim razie, skoro o Marianie Kasprzyku mowa i przy okazji siłą rzeczy o boksie mowa, a zatem o sporcie, także w szerszym kontekście, proszę mi powiedzieć, czy powiat ma jakiś pomysł na to, aby tę młodzież zagospodarować mocniej, a co za tym idzie, no doinwestować wszelkiego rodzaju pomysły na sportowy tryb życia. Wiadomo, że jest coś takiego jak na przykład fundusz antyalkoholowy, z którego tego typu przedsięwzięcia można finansować. Są doświadczenia innych miast w Polsce, które właśnie poprzez wykorzystanie tych funduszy później z problemami patologicznymi, i to w sensie nawet statystycznie zauważalnym, mają mniejsze problemy. Czy zatem także i powiat ma jakiś pomysł w tej materii? Powiat ząbkowicki i w ogóle powiaty w Polsce oczywiście nie mają takiej możliwości tego korzystania z funduszu antyalkoholowego. Pieniądze z koncesji, z tak zwanych koncesji alkoholowych trafiają przede wszystkim do gmin, do budżetów gmin. Natomiast każdy powiat, myślę, stara się w jakiś sposób wspierać sport, organizacje sportowe, stowarzyszenia sportowe. Również tak jest w powiecie ząbkowickim. My dość od kilku lat wspieramy organizacje i kluby sportowe, organizując konkurs dla organizacji sportowych. I podam kilka przykładów na przykład z ostatniego chociażby roku, czy z ostatnich dwóch lat. Dużo wydarzeń biegowych typu na przykład półmaraton henrykowski, czy ząbkowicka dycha, czy w tym roku edycja biegów na 10 km 3x Z, która również gościła w Ziębicach. Wspieramy kluby, sekcje karate kikushin na przykład, czy sekcje UKS, klub Skorpion, Black Skorpion z Przyłęku, który działa między innymi w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. To jest sekcja arm wrestlingu. No i oczywiście wspieramy również Jaskinię Lwa, która organizuje turniej Heimana. Ciekawym myślę, że takim działaniem jest właśnie ta sekcja Black Skorpion z Przyłęku, która właśnie promując taką nietypową dyscyplinę siłowania na rękę, myślę, że skupia młodzież, która potrzebuje takiego troszkę wsparcia wychowawczego również. Klub odnosi bardzo duże sukcesy w Polsce i za granicą.
Widzimy, że tego typu działania cieszą się dużym zainteresowaniem. Również w Ziembicach tutaj młodzież bardzo korzysta z tej działalności, z tej sekcji. I oczywiście jest działanie klubu Jaskinia Lwa, który myślę, że chociażby takimi wydarzeniami jak dzisiaj wspiera i promuje aktywność sportową młodzieży. No właśnie, a skoro o wydarzeniu dzisiejszym mowa, to jak pan obstawia wynik meczu? Trzymam kciuki oczywiście za naszych, ale oczywiście będę cieszył się zwycięstwem każdej ekipy. My promujemy takie hasło od kilku lat, aktywny powiat ząbkowicki. Każda dyscyplina sportu jest dla nas ważna, czy to będzie boks, czy to będzie bieganie, czy to będzie jazda na rowerze. Myślę, że takie wydarzenie jak dzisiaj też będzie dobrze odebrane, będzie miało wielu przychylnych odbiorców, no i nakłoni niektórych na pewno też do uprawiania tej dyscypliny sportu. Na pamiątkę chciałbym panu redaktorowi przekazać taką właśnie koszulkę z napisem Aktywny Powiat Ząbkowicki. To jest oczywiście koszulka, która promuje przede wszystkim rajdy rowerowe, które organizujemy już od 18 lat. Ale chcemy w każdym mieszkańcu naszego powiatu wyrobić taką aktywną postawę sportową. To jest bardzo dobre, dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie starosto, ale jeszcze jedno pytanie, oczywiście, no bo wycieczki rowerowe, konkursy rowerowe, rajdy rowerowe, wyścigi rowerowe, jak najbardziej, ale pozostańmy jeszcze przez chwilę przy boksie i przy doświadczeniach może bardziej zawodowych, albo mówiąc bardziej szerokim tego słowa znaczeniu, o polityce. Czy pańskim zdaniem doświadczenia sportowe, czy doświadczenia stricte pięściarskie, gdzie mamy do czynienia z walką, a polityka też jednak jest czymś w rodzaju walki, czy te doświadczenia pięściarskie mogą się przydać przy uprawianiu polityki? A to już jest bardzo dobre pytanie. Panie redaktorze, powiem tak. Zarówno i sport, jak i polityka to są takie dyscypliny, w których można grać nie fair, nieczysto. Ale myślę, że ogromną satysfakcję przynosi zwycięstwo zarówno w sporcie, w boksie, jak i w polityce, w bardzo czystej walce fair play. Czego może boks uczyć polityka? Na pewno wytrwałości, na pewno taktyki, bo to jest też sport o bardzo dużej konieczności rozumowania, nie tylko siły. No i myślę, że celności ciosów. Myślę, że same bardzo liczne cechy pokrywają się w jednej i w drugiej dyscyplinie życia. Także myślę, że dużo dzisiaj też się nauczę od tych bokserów, którzy staną na ziembickim ringu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wicestarosta powiatu ząbkowickiego Mariusz Filarewicz. Dziękuję panu.